Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić blok czekoladowy. To co? Zaczynamy! Do zrobienia tego deseru będzie nam potrzebne 1 szklanka białego cukru. Dalej 1 kostka masła. 0,5 szklanki wody. 400 gram mleka w proszku. 2-3 łyżki kakao. I kilka paczek pokruszonych herbatników Bebe. To mamy składniki i możemy zaczynać. Najpierw musimy rozpuścić masło w garnuszku. Czekamy, aż masło się rozpuści. Czekamy, aż masło do końca się rozpuści. Do rozpuszczonego już masła dodajemy wodę, biały cukier i nasze kakao. Lepiej będzie nam to wymieszać specjalną sprężynką. Grzewamy tak długo, aż cukier się nie rozpuści. Musimy to porządnie wymieszać, aby cukier się dobrze rozpuścił. Lepiej do mieszania użyć specjalnej sprężynki, która wygląda następująco. I dalej mieszamy. Cukier się rozpuścił. Teraz wyłączamy kuchenkę i czekamy, aż nasza masa się wystudzi. Nasza masa już wystygła. Do osobnego garnka wsypujemy mleko w proszku, pokruszone herbatniki. Teraz wlewamy do tego naszą masę. Całość trzeba dokładnie wymieszać, aż wszystkie składniki się dobrze połączą. Już zaraz nasza masa będzie gotowa. Musimy jeszcze tylko trochę pomieszać. Teraz wystarczy przełożyć ją do foremki i włożyć do lodówki na kilka godzin. Masę musimy dokładnie przełożyć do naszej foremki. Masę wyrównujemy i schładzamy przez kilka godzin w lodówce. Mam nadzieję, że deser, które pokazałem Wam w dzisiejszym odcinku Szef Kuchni Poleca, będzie Wam smakował. Smacznego!